masz odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie. Dzisiaj pogadamy na temat numeru NIE i pierwszego sposobu na zdobycie tego numeru. Pierwszy sposób to jest, dotyczy osób, które są w tej chwili w Hiszpanii albo są w stanie przyjechać do urzędu do Hiszpanii. I sprawa się odbywa w ten sposób, że potrzebujecie tylko i wyłącznie wasz paszport. Ewentualnie można użyć dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej. Ale to jest tak, jeżeli nie macie obywatelstwa Unii Europejskiej, potrzebny będzie paszport. Jeżeli macie obywatelstwo Unii Europejskiej, może być paszport lub alternatywnie dowód osobisty, Ausweis. Jednak jest tutaj to, że zaleca się, żeby to był jednak normalny paszport. Na stronie internetowej musicie umówić sobie termin wizyty w urzędzie. Jest to urząd policji, jest to jeden z wydziałów policji, który się tym zajmuje. To nie jest wydział, urząd taki typowo cywilny, jest to wydział w policji, który się tym zajmuje, ponieważ rejestr jest rejestrem ogólnym, ogólnohiszpańskim, obowiązuje w całej Hiszpanii, centralny rejestr numerów NAI, czyli numerów identyfikacyjnych obcokrajowca krajowca, unijnego oraz pozaunijnego. I tutaj są poszczególne po prostu takie jednostki, komisariaty wydzielone, które się tym zajmują. To nie każda jednostka policji będzie w stanie wam w tym pomóc i to załatwić. To tym się zajmują specjalne wydziały i zazwyczaj jest tak, że jest po prostu podana lista, w jakich wydziałach to można załatwiać. I teraz sprawa wygląda tak. Umawiacie się przez internet na określony termin spotkania w takim urzędzie. W takim urzędzie, na takim posterunku policji, żeby ten numer wyrobić. Potrzebujecie do tego druczek, który też się znajduje na stronie. Ściągacie go sobie na komputer w formie edytowalnej. Wypełniacie sobie na komputerze tego PDF-a i drukujecie już z waszymi danymi. Po wydrukowaniu podpisujecie, tam są wasze dane z paszportu, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, kraj urodzenia i miasto urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu, data jego ważności paszportu i dane kontaktowe do was. Adres e-mail, numer telefonu, adres na terenie Hiszpanii, adres do korespondencji, który może być na terenie Hiszpanii albo w innym państwie unijnym i taki wniosek składacie. Wtedy dostaniecie taki specjalny numerek. Z tym numerem musicie pójść do banku, zapłacić opłatę, to jest około 10 euro, ponieważ tyle kosztuje wyrobienie numeru NAI na policji. To jest opłata administracyjna za czynności. I z potwierdzeniem zapłaty wracacie na ten posterunek. Po powrocie dostajecie potwierdzenie, że złożyliście ten wniosek i w zależności od sytuacji numer będzie nadany wam albo od ręki, albo w ciągu kilku dni i wysłany pocztą na adres korespondencyjny. Niektóre jednostki to po prostu robią od ręki, niektóre robią to wysyłając. To zależy po prostu od obłożenia ilościami wniosków i pracą, czyli macie ich zaległych wniosków do przeprocesowania. Trwa to dosyć szybko i jest to pierwsza możliwość wyrobienia numeru NAI. Czyli wchodzicie na stronę, umawiacie się na termin spotkania, wypełniacie wniosek, idziecie z wnioskiem i paszportem, idziecie do urzędu, do tej jednostki policji, co wybraliście. Tam wniosek zostanie was przyjęty, dostajecie kwitę do opłacenia, idziecie do banku, opłacacie i po opłaceniu wracacie do tej policji, oni wam dają potwierdzenie, że zostało to zapłacone, zostało to złożone, zapłacone i czekacie na wasz numer NAI. To jest pierwsza możliwość, jak wyrobić. Możecie oczywiście, nie będąc w Hiszpanii, umówić się na termin, ponieważ terminy mogą być dosyć odległe, za 2-3 tygodnie, a mogą być za 2-3 dni, w zależności jakie jest obłożenie, więc sprawdzacie sobie wcześniej na spokojnie dostępność terminów, umawiacie się na ten termin, nawet gdyby on był, nie wiem, za miesiąc.
i wtedy spokojnie możecie na ten czas pojechać do Hiszpanii. Możecie też sobie zaplanować, że pojedziecie sobie na wakacje i w czasie tych wakacji złożycie sobie wniosek o numer NAI. To rozwiązanie polecam, ponieważ możecie sobie wcześniej tą sprawę sobie ogarnąć, a może się okazać, żeby sobie trzeba poczekać na ten numer, więc może to być lepsze rozwiązanie niż będzie tylko później jadąc do pracy na gwałt. Na szybko. Więc to rozwiązanie jest dobre. A nawet jeżeli będziecie poza Hiszpanią kontynentalną, poza Peninsulą, poza mainlandem, to będąc na przykład na Teneryfie czy na Majorce, możecie się umówić. Na całą Majorkę jest jeden urząd, jeden urząd policyjny, którym się zajmuje, znajduje się w Palmie. Można się tam umówić. Bank do opłacenia opłaty tych 10 euro za wydanie numeru NAI to jest już obok. Można to spokojnie sobie załatwić. Wracacie sobie potem po urlopie do domu. W międzyczasie numer do Was przyjdzie. Można po prostu wykorzystać wyjazd i w tym momencie to zrobić. Albo idziecie do rodziny, w odwiedziny i wtedy sobie po prostu przy okazji załatwić ten numer. Ponieważ jest to bardzo istotna rzecz. A załatwianie tego na później, na ostatnią chwilę jest bardzo stresujące. Więc można to sobie zrobić na spokojnie wcześniej. No, więc widzimy się w następnej części. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.